24, a na jego pokładzie nasza reporterka Katarzyna Kozłowska. Kasiu, jest informacja, że gdzieś przed Warszawą, na parkingach, w jakichś bazach, w pełnej gotowości czeka około 100 tirów. Czeka na sygnał, czy faktycznie blokować miasto, czy też nie. Powiedz proszę, czy z lotu ptaka widać takie miejsca, w których kierowcy tirów czekają na sygnał do najazdu na stolicę? Na drodze wylotowej na Białystok bardzo spokojnie, samochodów jest wyjątkowo mało. Pod nami obwodnica Radzymina i dalej droga na Białystok. Tutaj ona się zwęża, to są takie miejsca, które mogłyby zostać zakorkowane, jeśli kierowcy tirów zdecydowaliby się na tę blokadę. Po drodze mijaliśmy też kilka tras, które bardzo łatwo byłoby zablokować, na przykład Żołnierską czy Radzymińską. Tam kilka strategicznych rond, na których wystarczyłby jeden tir, który zablokowałby całkowicie ruch, ale tam jak najbardziej spokojnie, podobnie jak tutaj, w odległości jakichś kilkunastu kilometrów od Radzymińskiej, Żołnierskiej, na całym tym odcinku nie spotkaliśmy żadnego radiowozu, tutaj nie widać, żeby policja przewidywała jakąkolwiek blokadę i widać, że jest bardzo spokojnie i na żadną blokadę kierowcy tirów się nie szykują. Jest ich tu wyjątkowo mało. Kilka stoi na poboczu, na parkingach. Oni rzeczywiście mogliby uruchomić swoje maszyny i stanąć, zablokować tą drogę lub chociażby zwolnić trochę, ale tutaj od razu korka by nie było. Tutaj jest na tyle mały ruch, na tyle niewielki ruch, że w najbliższym czasie korka się spodziewać nie można. Katarzyna Kozłowska z pokładu Błękitnego 24. Kasiu, dziękuję bardzo. Sytuacja na wschodniej granicy, protest celników i gehenna kierowców są szeroko komentowane, momentami nawet bardzo dosadnie. I tak było wczoraj w magazynie 24 godziny. Na słowa dosłownie starli się Władysław Frosyniuk, współwłaściciel firmy transportowej, i Julia Pitera z kancelarii szefa rządu. Ja nie wiem, czy...